Dzień dobry YouTube. Zapraszamy na vloga. Dawno nie było. A u nas, co u nas? U nas, słuchajcie, wakacje jesienne. Zresztą będę tam mówiła o tym trochę dalej. I plan jest taki, że trochę wam pokażemy, jak spędzamy tutaj czas w Holandii z dziećmi. To znaczy ja z dziećmi. Jak staram im się zorganizować czas, bo no mniej więcej tak, taka tematyka będzie tego vloga, ale nie tylko. Też sobie trochę pogadamy. Mordunia moja, mordunia, no i idzie już drugie zazdrosne. Idzie czy nie idzie? Idzie. Hej, dzień dobry. Jesteśmy w Naturmuseum w Tilburgu i wchodzimy do epoki prehistorii i mamy tutaj, ojej, mamuta. Okej, okay, ale wypchane psy dla miłośnika psów i kynologii, słuchajcie, dla mnie to zbyt wiele. Dobra, kochani, my już wracamy z muzeum i zobaczcie, lokalizacja jest mega fajna, bo to jest tak, dworzec autobusowy Central Station w Tilburgu, tu u góry mamy dworzec pociągowy, kolejowy, a tutaj jest muzeum, także bardzo, bardzo blisko, jeśli decydowalibyście się dojechać właśnie komunikacją miejską. No i uciekł nam autobus. Mamy 40 minut do autobusu, do nas, do domku, ale dziewczyny, chodźcie tu do mnie. Ania, chodź tu, Julka, chodźcie. Powiedzcie, jak się podobało w muzeum? Bardzo fajnie było. Bardzo fajnie. Co mogłyście? Była w ogóle na 12 i na 14. Słuchajcie, była taka lekcja jakby. Przyszedł pan z obsługi muzeum i opowiadał dzieciom o... kościach! O kościach. Widziałam, były czaszki jakieś. Tak. Od prehistorycznych ludzi i o mamutach mówił. I o mamutach. I jeszcze opowiadał o tym ogromnym szkielecie kaszalota, tak? Tak. To był kaszalot. Tak, także no dzieciakom bardzo się podobało, fajnie, edukacyjnie. Jeśli będziecie, nie wiem, przejazdem w Holandii albo tutaj mieszkacie, macie dzieci, które interesują się naturą, no to wydaje mi się, że naprawdę bardzo, bardzo fajne miejsce, warte odwiedzenia. Często mnie pytacie o ceny biletów, a więc ulgowy 9 coś, normalny 11 coś. Także wydaje mi się, że wiecie co, cena dość adekwatna do tego, ile było tam rzeczy do oglądania, zwiedzania. Myślę, że całkiem w porządku. Przystępnie i naprawdę, naprawdę okej. My mamy, słuchajcie, co mamy, dziewczyny? Mamy wolne. Dlaczego mamy wolne? Ponieważ mamy wakacje! Mamy wakacje jesienne. Tutaj tydzień w Holandii, coś takiego ma miejsce. W związku z tym w tym tygodniu sobie zwiedzamy. Zwiedzamy i to będzie taki nasz trochę vlog ze zwiedzania. Zobaczycie, co pozwiedzaliśmy, ale się powtarzam. No i nie tylko, i sobie trochę pogadamy o tym, co się nam ostatnio przytrafia. Zobaczcie, jaka restauracja w postaci starego pociągu. Fajna, co? Odnośnie tego małego kawalera, słuchajcie, i tych wypchanych piesków, jeszcze muszę wam powiedzieć jedną historyjkę, bo normalnie nie mogę. Czekajcie, tylko może przekręcę kamerę. Otóż słuchajcie, był tam też wypchany husky, zaraz wam wstawię zdjęcie. No i mój syn na widok psów ogólnie, no huskich szczególnie, bo takowe posiadamy, mamy, jesteśmy szczęśliwymi właścicielami, woła: o, pie, pie! No i tak też się stało w muzeum. Bardzo taki, wiecie, szczęśliwy, zaczął wołać, że pieski, zaczął cmokać, no i biedulek myślał, że może one są żywe. Na
konie rowerami. Za to kocham Holandię, że bez prawa jazdy praktycznie wszędzie mogę sobie dojechać, jeśli chodzi o takie jakieś pobliskie miejsca. Uwielbiam. Drogi rowerowe w Holandii to jest coś, czego naprawdę w Polsce, myślę, brakuje. A za mną tam mój dzidziuś. Ostatnio w ogóle, wiecie co, mieliśmy taką przygodę. Mojej córze spadł łańcuch z roweru, a ma łańcuch tak zabudowany, że sama nie byłam w stanie tego naprawić. Mój mąż też nie mógł, ale to jest inny temat. Po prostu nie mogliśmy tego, słuchajcie, naprawić. I przyjechaliśmy do Katzhauwe, do jednego z takich no, sklepów rowerowych, ale też właśnie gdzie prowadzą serwis. I byłam w wielkim, wielkim szoku, bo pan naprawił mi to zupełnie za darmo. Dziewczyny odstawione. W zasadzie mają, słuchajcie, jeszcze pół godziny do rozpoczęcia lekcji, ale te pół godziny zawsze wykorzystują na osiodłanie koni, założenie ogłowia. Wiecie, przygotowanie konika po prostu do jazdy. Mają ten czas, żeby pobyć z tym koniem i tak dalej. To jest fajne, fajne, im się podoba. Uczy je odpowiedzialności, kontaktu ze zwierzakiem. A my na pół godzinki, może godzinkę, z najmłodszym z tyłu jedziemy sobie na taki spacer. Dla niego to jak spacer. Dla mnie to trochę jak dbanie o swoją kondycję z dodatkowym bagażem z tyłu. Jedzie się ciężko. Jedziemy, słuchajcie, do lasu. Akurat właśnie koło stajni, tutaj koło szkółki jeździeckiej mamy przepiękne lasy. No, także jedziemy. Ostatnio na Instagramie pytaliście mnie, gdzie takie piękne wrzosowiska. Zobaczcie, no teraz widać wrzosowiska, ale są już przekwitnięte. I słuchajcie, to jest Lonse and Runense Daunen Naturpark. Przepięknie. Często w moich vlogach w ogóle tutaj to miejsce się pojawia. Tam te piaszczyste wydmy to są wszystko tereny do spacerów z psami. Na terenie tutaj lasów znajdziecie ścieżki rowerowe do takiego kolarstwa, powiedzmy, bardziej górskiego. Ścieżki rowerowe takie normalne, trasy dla ludzi z psami, trasy do jazdy konnej. Jest tu przepięknie, zdecydowanie jest to najpiękniejsze miejsce, jeśli chodzi o Brabancję Północną. Zobaczcie, jakie cudne jesienne kolory. Ogólnie w lesie jest bardzo mokro i przypuszczam, że są grzyby, bo widzę dużo, dużo trujaków, ale w Holandii grzybów zbierać nie można. Przed chwilą z tym oto kawalerem mieliśmy przygodę. Taką samą zresztą jak tydzień temu. Tydzień temu też tutaj przyjechałam. Tydzień albo dwa. I słuchajcie, zgubił mi czapkę. Ściągnął i no, musieliśmy w drodze powrotnej szukać. Teraz odwracam się do niego. Zatrzymaliśmy się, żeby nagrywać. Patrzę, czapki nie ma. Na szczęście była, ja wiem, z 50 metrów stąd. I mili ludzie spacerujący chcieli właśnie zawiesić ją na drzewie, żeby, wiecie, nikt jej nie rozjechał. Ale no, przyjechałam, mam czapkę. Tak, kawalerze, nie ściągaj czapy. Nie ściągaj czapy. Dumny z siebie. A my jedziemy dalej. W Polsce macie, słuchajcie, sezon grzybowy w pełni. Cała masa moich znajomych po prostu gdzieś tam na... Ale zaglądasz? Na Facebooka wrzuca zdjęcia ze swoich grzybobrań. No niestety, tutaj zbierać nie można. Tutaj mamy tablice informacyjne, parę zdjęć historycznych. Jakby kogoś interesowało i zna holenderski, może sobie zastopować, wiecie, wcisnąć pauzę i poczytać. Natomiast tutaj mamy ten pomnik w kształcie takiego pocisku. Nie wiem, czy wiecie, może część z was wie, może część nie. Jest niedaleko nas miasto o nazwie Breda i Bredę właśnie wyzwalali Polacy.
takie większe międzymiastowe drogi rowerowe mają także swoje oznaczenia. Tutaj mamy F261 na trasie Walwijk-Tilburg. Też taka ciekawostka. Dla ludzi takich jak ja, bez prawa jazdy, jedziemy sobie rowerówką wzdłuż autostrady. W ogóle z tego wszystkiego wyszedł taki trochę vlog mocno rowerowy, o rowerówkach w Holandii. Ale słuchajcie, w zasadzie nigdy nie miałam możliwości właśnie zwrócić tak trochę bardziej uwagę na to w moich filmach, a uważam, że naprawdę ta infrastruktura poświęcona kolarzom w Holandii zasługuje na uwagę. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo mimo wszystko jednak no, jestem przy autostradzie. Ruch tutaj dość spory. Z tyłu mój synek trochę się już złości. Zmierzamy już z powrotem w kierunku stajni, szkółki jeździeckiej. Jedziemy oglądać moje córy, jak jeżdżą. Spędzimy tam pewnie jeszcze z dobre pół godziny. No i co? I będziemy wracać do domu i pomału nasze wakacje, nasz tydzień laby dobiega końca. Zobaczcie, tutaj po lewej stronie jeszcze ten budynek z tymi pomarańczowymi takimi wieżyczkami. To hotel, jest to hotel Efteling. Jeśli nie widzieliście filmu o parku rozrywki Efteling, to zostawię odnośnik na dole w podpisie. Bardzo często mnie pytacie na przykład o ceny i słuchajcie, jeśli chodzi o jazdę konną dla dzieci, to w tej naszej stajni wygląda to następująco. Kupujemy kartę, z jednej karty dzieci korzystają przez 10 lekcji i koszt takiej karty to 117 euro. Chciałam wam wiatrak pokazać, chciałam, żeby było po holendersku, ale mamy niewielkie utrudnienia na trasie. Thank you.